Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki i siedmioletni Szymonek. Szymonku, popatrz, wyobraź sobie, że jesteś w starożytnym Egipcie, jesteś budowniczym piramid i masz zbudować nie piramidę, ale zobacz, masz zbudować taką budowlę z takich kamiennych bloków, takich sześcianów. I taki sześcian, tam nie było metrów w Egipcie, to mierzyli w innych jakichś jednostkach, przyjmijmy, że mierzyli w łokciach. O, na przykład jeden łokieć, to jest odtąd dotąd, o, odtąd dotąd to jest jeden łokieć. Na przykład ta tablica ma ile? Ile łokci? Ma dwa łokcie długości ta tablica? Moich? Ale moich. Nie. Nie, to trochę mniej. No, 1,5 tak mniej więcej, no nie? Dobrze. Ale zobacz, o, to jest jeden łokieć, taki sześcianik na jeden łokieć i do góry jest też jeden łokieć. A tutaj, popatrz, a masz zbudować taką budowlę. 7 łokci w tą stronę. Jak się nazywa taka bryła w ogóle w matematyce? Jak się nazywa takie pudełko? Tylko, że takie, no, to będzie takie duże pudełko. Prostopadłościan. Zgadza się. I popatrz, ten prostopadłościan, patrz, z tego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie. Ta krawędź ma i jaką długość? Odczytaj. 7 łokci. Ta ma 5 łokci, a ta ma 6 łokci długości. I teraz, ile musisz takich bloków kamiennych, łokieć na łokieć na łokieć, zamówić, żeby tą piramidę wybudować? Ona ma być w środku pełna. No przecież to nie jest piramida. Znaczy, no nie piramida, masz rację, to nie jest piramida, tylko no, ten prostopadłościan. Ja tak powiedziałem w przenośni. Ile musisz użyć tych kamieni takich wielkich? Spróbuj to obliczyć. Tylko rachunki zapisuj, dobrze? Zapisz część rachunku, żeby wiadomo, co obliczasz, dobrze? I napisz na karteczkę. Ale wiesz co, nie mamy teraz karteczki. Jak Monika przyjdzie, to będziemy mieli karteczkę, mamy, wiesz? Tutaj. Ale to wiesz co, szkoda z takiego wyrywać, wiesz? Ale to właśnie na tak. Wiesz co, no napisz na razie. Napisz rachunki, jakie trzeba zrobić. Jaką rzecz będziemy obliczać? Jak się w matematyce ją nazywa? Pięć razy 7. Ale to napisz tutaj, dobrze? Wszystko zapisuj. Ale się prosi, dobrze? Weź sobie rączkę, połóż tak, 5 razy 7. O właśnie, tak. A jak się to nazywa w matematyce? Pamiętasz, jakim symbolem się oznacza? P? V. V. A jak się to... Objętość. To jest objętość, tak. Dobrze, to się równa, no i oblicz to. I teraz może też zapisz, jak to będziesz obliczał, dobrze? Zapisz. Jak to zrobisz? Tak po kawałku. No zobaczymy, no zrób jak ja uważasz. Tutaj będzie 210. Tak, napisz. 210, a jakie jednostki będą? Jakich jednostek? Ton. Nie, to nie są tony. Ja mówiłem, że to są łokcie. Czyli będą łokcie, eł. Ale jakie łokcie? Łokcie? Kwadratowe. No, sześcienne, tak. O, bo to, popatrz, to jest jeden łokieć sześcienny. Tak wygląda, prawda? O, taka kostka. Taka kostka, kamienna. Dobrze. Czyli 210, o to może napiszemy obok, łokci sześciennych. Czyli ile musisz takich kamieni zamówić? Takich kamiennych cegieł wielkich? Ile trzeba ich zamówić w kamieniołomie? 210. Trzeba ich zamówić 210, prawda? Bo to jest jeden łokieć sześcienny, a trzeba 210 łokci sześciennych. Dobrze. A teraz jeszcze wytłumacz, jak to policzyłeś, żeby było wiadomo?
Skąd wziąłeś tą liczbę 200? 3 razy 35 plus 3 razy 35. No to zapiszmy, że zrobiłeś to w taki sposób. Patrz, 3 razy 35, dodać drugie 3 razy 35, tak? 3 razy 35 to jest ile? To jest 105. Czyli tu było 105 i tu było 105, razem jest 210. Dobrze. A jak można było zrobić inaczej jeszcze, innym sposobem? Żebyś znał różne sposoby tego obliczenia. Patrz, mnożenie jest przemienne, czyli mogę sobie... Zastosuj przemienność mnożenia tutaj. Pokaż, jak zastosujesz przemienność mnożenia. 35 razy 6. No, co to znaczy przemienność mnożenia? Zastosuj przemienność. 6 razy 30. No to napisz tak. A pod? No, żebyś to znał. Dobrze, to się równa. A teraz, jak można tutaj... Z jakiego prawa możesz skorzystać przy mnożeniu? Robiliśmy to wczoraj, przedwczoraj. Jak można to zrobić teraz inaczej niż zrobiłeś tutaj? Pokaż. Na wiesie? Tak, no, no. 6 razy. Tak. Ale trzymaj sobie rączkę po poziomie, dobrze? Tak. No jeszcze. Tak. No dobrze, to się równa dalej. Tylko przynieś nam taką karteczkę, żebyśmy znowu tak... Może być jakaś z jednej strony zadrukowana. O, no dobrze. Będziemy jej używać. No dobrze, no szmurku, no, szkoda czasu naprawdę. Szmurku, trzeba zrobić, a potem się pobawimy, a tak to marnujemy maszynę. No i jak teraz robisz tutaj? Tak, ale trzymaj rączkę sobie tak. O, tak jak. O, tutaj sobie się troszkę dalej na krzesełku. Podnieś się na chwilkę. O, dobrze. No jak masz rączkę trzymać? Szmunku, rączka, o właśnie. Tak się nie da. No dobrze, to się równa dalej. Da się. To jest 9. Na chwileczkę, 6 razy 3. To jest 18, czyli 180. Tak. Ale trzymaj rączkę tutaj normalnie. Będziemy się uczyć siedzieć. Tak. Dobrze. Czy jest ten sam wynik? A popatrz, można było też jeszcze inaczej zrobić. Można było zrobić jeszcze tak. To się równa 6 razy, popatrz, 40 odjąć ile? 5. Tak. Dobrze. No i zrób to do końca. To się równa. Zrób teraz tym sposobem. Trzymaj rączkę normalnie, nie patrz na rączki, tak. No teraz zapisz jakie rachunki trzeba zrobić. No poczekaj, tak.
Tyle samo wyszło? Tyle samo. Tutaj popatrz, tutaj to korzystałeś z jakiego prawa? Znasz prawo, które pozwala ci tak zrobić w matematyce? A tak, łokci sześcienny. Wiesz, jak się nazywa prawo, z którego tutaj korzystałeś? To jest prawo rozdzielności mnożenia względem odejmowania. A poprzednio skorzystałeś z prawa rozdzielności tutaj, w tym miejscu. To co ja zmazałem? Dodawania, tak, dobrze. To wiesz co, to jeszcze zrobimy tak, że te prawa napiszesz na literkach. Potrafisz napisać to pierwsze prawo na literkach, prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania literkami? Spróbuj zapisać go tutaj, literkami. No to ten pierwszy sposób. Spróbuj zapisać literkami. Prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania. Dobrze. Tak. To się równa. Trzymaj rączkę tutaj. No dobrze, no i teraz dalej. No, a dalej jak będzie? Dobrze, brawo. To jest pierwsze prawo. Jak się nazywa to prawo? Prawo rozdziela się mnożenie względem dodania. Dobrze, a teraz to drugie prawo, z którego korzystałeś za drugim razem. W drugim sposobie. Spróbuj to prawo zapisać teraz literkami. Dobrze. Jak się nazywa to prawo? Powiedz. Prawo rozdzielności mnożenia względem odejmowania. Odejmowania. Dobrze. Brawo. Brawo. To teraz wiesz co? Wrócimy tutaj do tego naszego egipskiego budowniczego, którym ty jesteś. Bo już wiesz, ile musisz tych bloków zamówić. Bo pamiętasz, jak się na to mówi? To jest objętość, prawda? Objętość wynosi 210 łokci sześciennych. A teraz, wiesz co, popatrz. Słucham? Marzymy o deskorolce. No, za chwilkę. Dokończymy to i zrobimy zadanie o deskorolce, którą sobie dostałeś z internetu. Popatrz. Ten budowniczy teraz chce pokryć całą tą budowlę, wiesz czym? Złotem. Blachą złotą. I ile musi, jaką powierzchnię tutaj będzie miał złota? Wiesz co, i on pokryje z wszystkich stron. 35 łokci. Wiesz co, to złoto, popatrz, to złoto będzie na spodzie też, z boku, z wszystkich stron będzie to złoto. Tak akurat jest wymyślone przez jakiegoś projektanta egipskiego. To, co musisz teraz policzyć, żeby wiedzieć, ile trzeba złota tutaj? Objętość. Ile blachy? Nie no, to objętość to jest liczba tych kostek. A teraz musisz policzyć pole całkowite, tak? Łącznie z polem podstawy. Bo to ta podstawa, zanim zaczęli budować, to tam już złoto położyli, wiesz, blachy, złote blachy. A potem tutaj jeszcze przylepią z wszystkich stron, to złoto jakoś tam przyczepią. A no. Mogę teraz dyktować? Nie, no pisz sam ładnie, no. Napisz ładnie, jakie rachunki trzeba zrobić. Zobacz sobie tutaj to dokładnie. Popatrz. 5 razy 7. Tak. Dobrze, zamknij nawias. Równa się.
I teraz wytłumaczysz. Skąd się tutaj wzięło 7 razy 6? To jest pole tej ściany. Tak, której, pokażę tak dokładnie. O, tak, to jest pole tej ściany, tej takiej przedniej, tak? Dobrze, dobrze. A skąd się wzięła ta dwójka tutaj? Bo są dwie takie same ściany. Bo jest ta przednia i ta tylnia, prawda? I mają taką samą powierzchnię, dobrze. A skąd się wzięło tutaj 6 razy 5? Na tutaj, tej ściany. To jest pole tej ściany, a ponieważ tu jest dwójka przed nawiasem, to jeszcze której ściany? Tylko nie dotykaj, bo tak to się nam brudzi. Jeszcze tej ściany, dobrze. Dobrze, a zobacz. A skąd się wziął tutaj 5 razy 7? Żeby była podstawa. Pole podstawy i pole tej górnej podstawy, prawda? Dobrze. No to obliż to wszystko ładnie. To się równa. Siedem razy sześć. To jest 56. Nie. 53. Nie. 42. 42, dobrze. Potrzebny nawias jest tutaj jeszcze? Tak. Teraz? No zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Już nie. No właśnie, już nie jest potrzebny. Tak. Bo to będzie jeszcze na liczbę. No to tak. No dobra, czy to ma. To 7. Tak. A wytłumacz, jak to policzyłeś, że 2 razy 107 to jest 214? Jak to zrobiłeś, tak w pamięci? Jak zrobiłeś? No bo no, dobrze zrobić, tylko wytłumacz. Bo 2 razy 100 to jest 200 plus 2 razy 7 to jest 14. Razem daje 214. A z jakiego prawa skorzystałeś? Z prawa rozdzielności względem dodawania. Tu sobie zrobiłeś 100 dodać 7. Tu zrobiłeś sobie, prawda? W nawiasie. Tak jak. Dobrze. A teraz jakie tutaj jednostki będą? W jakich jednostkach musisz tą blachę zamówić? Patrz, tutaj jednostki długości są łokcie. To było w łokciach mierzone, nie? Jakiś Egipcjanin przyłożył łokieć, ale no taki pręt mierniczy długości jednego łokcia. O, to jest jeden łokieć. I tutaj było tych prętów 7, no, prawda? Dobrze. No i tutaj w jakich jednostkach tutaj musisz podać? Tak, w łokciach kwadratowych. A wiesz co? A narysuj tutaj kawałek blachy o polu jednego łokcia kwadratowego. A takiego naprawdę? No nie, no takiego na nim. O, patrz, załóżmy, że to jest długość jednego łokcia. To jaką blachę musisz tutaj narysować? Jaki kawał blachy musisz narysować? Jakby trzeba narysować? No, do góry musi być ile? Jeden łokieć. To też jeden łokieć. Tak. No dobrze, może być. No, no, ale szybciutko. Co muszę narysować? Jaką figurę? Jaka to musi być figura? Gdyby to było tak... Sześcian? Nie, no poczekaj, jaka to jest figura? Ile ma boków ta figura? Jeden. Boków, ile ma boków? Cztery. Ma cztery boki. Jakie te boki są? Gdyby to było równe. A jakie tu są kąty? 90 stopni, czyli kąty proste. Czyli jak się ta figura nazywa? Takie coś? Trójka.
No nie. Kwadrat. I to jest jeden łokieć kwadratowy, prawda? O, powierzchnia tego kwadratu. To była długość jednego łokcia, o, taki pręt, prawda? A to jest jeden łokieć kwadratowy. Dobrze. I, no już zrobimy przerwę. I popatrz, ile takich kawałków blachy musi zamówić, żeby pokryć tą całą budowlę? Ile takich kawałków? Oczywiście to jest w zmniejszeniu teraz narysowane. No, poczekaj. Oczywiście, zobacz, jak tu jest 7 łokci, to ten jeden kawałek, no to by ona na tyle wystarczył, nie? O, prawda? O, to byłby ten jeden kawałek tej blachy. 7. No chwileczkę, pomyśl dobrze, ile musi tych kawałków, takich kwadratów zamówić, żeby pokryć całą budowlę i od spodu i od góry? 214. 214 musi takich, o 214, bo tu się zmieści 7 tych kawałków, prawda? Ale, o, a jeszcze jedno pytanie, a ile tych kawałków blachy musi zamówić złotej, żeby pokryć tą jedną ścianę tylko, tą przednią ścianę, załóżmy. 42. Dobrze, chcesz sobie na dół? Dobrze, no to chwilka przerwy. A teraz, Szymonku, po przerwie masz takie zadanie, popatrz. Ten budowniczy tutaj tej budowli, Szymonku, patrz, ten egipski budowniczy jeszcze musi zrobić taką rzecz, popatrz. Wzdłuż tych krawędzi, pokaż jakąś jedną krawędź. Tak, to jest jedna krawędź. Pokaż jakąś inną krawędź. No tak, tutaj, dobrze. Ile tych krawędzi wszystkich jest? 12. 12. I popatrz, wzdłuż tych krawędzi musi zrobić ze srebra, przylepić takie srebrne pręty, przykręcić może, jakoś tam. Takie srebrne pręty, o, żeby tutaj było tak, żeby to się tak srebrzyło, wiesz? Tutaj, o, wzdłuż każdej krawędzi. I popatrz, ile musi łokci takich srebrnych prętów, jaki długi musi taki srebrny pręt pociąć na kawałki, żeby wszędzie te krawędzie tak ozdobić. O, to jest, powiedzmy, że do dołu to jest jeden łokieć, prawda, o długości. To ile musi tych... 28 do takich długich. No tak, zgadza się. A popatrz, czy to liczymy długość krawędzi wszystkich, tak? K równa się. No spróbuj to policzyć. Tutaj 28. Ale wiesz co, ale zapisuj to dobrze, zapisuj wszystko po kolei, zapisuj to co liczysz. Ale wiesz co, łączy się z tym początkiem, poczekaj. Po kolei. Zapisz po kolei, bo ja chcę, żebyś umiał takie zapisy. Ale siedź ładnie prosiutko, dobrze? Nie popieraj się tak rączką, przecież nie jesteś zmęczony jeszcze. Zmęczony. No, lekcja się dopiero zaczęła, no a już jesteś zmęczony? Nie od lekcji. Nie od lekcji, tak? Tylko od czego? No nie wiem, bo... A, no bo biegałeś dużo, tak? Wczoraj. Dobra, no ale rób. No i dalej. Plus. Mhm. Sześć. Zobacz, może trochę wyżej to napiszę. Tutaj to się równa. Tak, 72, ale jakich jednostek? Nie, łokci. Łokci, czyli literka L. Łokci egipskich, tak to. Oczywiście
Ja nie wiem, jakie tam jednostki mieli w Egipcie, ale ja tak mówię przykładowo, że łokcie. Czyli trasa... Poczekaj, dysk, zaraz będzie deskorolce zdanie. Ale tu chodzi mi jeszcze jedną rzecz, żeby zobaczyć. Zobacz, no bo my nie skończyliśmy tak jeszcze, popatrz. Szymonko, ale siądź sobie ładnie, dobrze? Popatrz, jak można policzyć szybciej to, co tu zrobiłeś? Wiesz, jak można zrobić szybciej? Patrz, co tu można zauważyć, że tu jest wszędzie to samo? Wiem, co trzeba. No właśnie, to pokaż. O właśnie. Tak. No i policz tym sposobem. Dobrze. No i już wystarczy. Dobrze. A teraz patrz, ten sam wynik mamy tu i tu? Ten sam, dobrze. Teraz wyjmij swoją deskorolkę. Nową deskorolkę. Co wczoraj dostałeś? Wczoraj ją dostałeś, tak. Wyjmij ją tutaj. I ja Ciebie zapytam o tych Egipcjan starożytnych. Popatrz. Czy w starożytnym Egipcie znali takie deskorolki, umieli na takich jeździć? A wiesz co? A potrafiliby taką deskorolkę zrobić w Egipcie starożytnym? O, nie dotykać, tak? A, bo to jest Twoja nowa. No to wiesz co? Poczekaj. Powiedz mi tak. Czy potrafiliby taką deskorolkę zrobić w Egipcie starożytnym? A wiesz dlaczego by nie potrafili? No bo nie znali plastiku. Tak, masz rację, tak. Nie znali. I gumy. Nie znali tak. Gumy to nie wiem, też chyba nie znali. Nie znali gumy, nie znali plastiku. Czego jeszcze nie znali? Patrz. Metalu. Wiesz co, metal to znali, znali żelazo, wiesz, tylko zależy kiedy, bo najpierw też nie znali żelaza, znali brąz, ale potem znali też żelazo. Ale wtedy, kiedy budowali piramidy, to żelaza nie znali jeszcze, wiesz, więc też by nie znali. Czego jeszcze nie znali? Wielu rzeczy by tutaj... Tam w środku są łożyska, wiesz, czy oni robili łożyska? Nie robili łożyska. Przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. I jeszcze nie umieli robić naklejki i no dostałem zestawy. No tak, dobrze. I popatrz, więc... A na czym oni jeździli w takim razie, ci Egipcjanie? Skoro nie na dyskorolkach. Wiesz na czym? Na rydwanach. Na rydwanach. Jak wyglądał rydwan? Taki koń ciągnący. Taki wózek, prawda? Taki wózek na dwóch kołach, prawda? O, dwa koła były. No, tu jedno koło, drugie koło. Tu była jakaś taka oś i tam, no tutaj, o, tu jakiś był dyszel, prawda, o, tutaj był dyszel. Tutaj takie szprychy były, prawda, albo szprychy, albo takie, cały z drewna były te koła. Wiesz, o co chodzi w rydwanach, no nie? Dobrze. I teraz popatrz. Zadanie jest takie. Ty masz deskorolkę i zobacz, z jaką szybkością mógłbyś się poruszać maksymalnie na tej deskorolce, gdybyś się tak rozpędził dobrze? Jak myślisz? Gdybyś tak jechał bardzo szybko. Mogłaby być jeszcze szybciej. No ale tak już maksymalnie szybko. To wiesz co? To mi się wydaje, że mógłbyś jechać nawet 4 metry na sekundę z taką szybkością. Wiesz? 4 metry na sekundę. To zadanie jest takie, popatrz. To jest Twoja szybkość. To gdybyś w ten sposób poruszał się przez 8 sekund, to jak daleko byś zajechał wtedy? Z taką szybkością. 8 sekund? Tak. Jedziesz 4 metry na sekundę. To przez 8 sekund jak daleko byś dojechał? 8 razy 4. No to napisz to tutaj. O. Położę sobie dyskorolkę. Tak, połóż sobie dyskorolkę. No i już nie wiesz. To
będzie... To będzie 32. Ale na napisz, jaki rok mi trzeba zrobić? No, napisz. To się równa 32. Tak, ale 32 czego? Centymetrów. Metrów. Dobrze. A teraz wiesz co? Zobacz, ja gdybym na niej jeździł, gdybyś mi pozwolił, to ja bym tak szybko się bał jeździć, wiesz? To ile bym ja jeździł metrów na sekundę, jak myślisz? Na sekundę to 5 centymetrów. Wiesz co? Nie, no myślę, że gdzieś około 3 metrów na sekundę dałbym radę się poruszać na tej deskorolce. Nie wie pan nawet, jak się na niej jeździ. Ja też... Zrobimy tak, że to była prędkość Szymona, VS, a tutaj prędkość VN, prędkość nie magistra. VN. Ty to 5. I zobacz. To jak daleko bym zajechał, uwaga, jak daleko bym zajechał w 9 sekund. W 9 sekund, z taką szybkością. Jeżeli czas będzie taki, to... Wiem. S2. Może tak, S nie magistra tutaj. O, SN, a 27. To było S Szymona. Ale napisz rachunki, dobrze? Napisz rachunki. Tak, metrów. Czyli ja więcej. No, ty więcej miałeś. A moje to 5. Poczekaj. A zobacz. Patrz, zadanie jest takie. Z jaką prędkością Monika się będzie poruszać, to nie wiemy. O, tutaj to jest pytajnik, ale zrobiliśmy taką rzecz, że na podwórku odmierzyliśmy 40 metrów. 40 metrów taki pas. Ona się rozpędziła. Popatrz. O, po takiej drodze. I ta droga ma 40 metrów długości. Ja patrz. Odtąd. I wiesz co, ona tą drogę przebyła w 8 sekund, czyli czas Moniki to jest 8 sekund. Ale już będę tak przyjechał. 8 sekund. To jaką miała szybkość? Jaka jest szybkość Moniki? Ty szybciej jeżdżę. Ale ciutko teraz. No uwaga, popatrz, Szymonku, popatrz. Przejechała 40 metrów w 8 sekund. To jaką miała szybkość? Średnią. Ja już... No. 320 metrów. Nie. Popatrz, przejechała 40 metrów w 8 sekund. W ciągu 8 sekund. To ile metrów na sekundę jechała? Czyli jak miała szybkość? Szybkość na sekundę. Na sekundę? Tak. Bo tyle przejechała w ciągu 8 sekund. Nie wiem. 5. Tak. A jakie rachunki trzeba zrobić? Napisz tutaj te rachunki, dobrze? Tak. 5. Ale zapisz 5 czego? Metrów. No, to jest szybkość. Sekund. Ani metrów, ani sekund, tylko coś jeszcze innego. Zobacz, jak się tutaj szybkość oznacza? Zobacz, jakie tam są jednostki. V. No, ale jednostki są to są jednostki. Czyli w jakich... Metrów na sekundę. Metrów na sekundę, tak. To muszę tak zapisać. Metrów. Metrów na sekundę, tak. 5 metrów na sekundę. To popatrz, to kto się porusza najszybciej? Kto miał największą szybkość? Monika. A kto miał najmniejszą szybkość? Pan. Ja, tak, bo nie mam wprawy. Dobrze. A teraz popatrz. To tutaj napiszemy, że V Moniki to jest 5 metrów na sekundę. Dobrze. I teraz zadanie jest takie. Popatrz. Droga S do przejechania dla ciebie, zobacz. Chcesz przejechać 240 metrów.
może nawet nie 240 metrów, chcesz przejechać 320 metrów. O, 320 metrów. Z taką szybkością, cały czas. Cały czas masz taką szybkość. Bo się nogą odbijasz, prawda? Bo jakby się nie odbijał nogą, to by szybkość by malała, prawda? Byłoby tak, 4 metry na sekundę, potem 3 metry na sekundę, potem 2 metry na sekundę, tak? Potem 1 metr na końcu? Na sekundę i potem znów 4 metry na sekundę. To dopiero jakby się odepchnął nogą, prawda? A jakby było 0 metrów na sekundę, to jakby się poruszał wtedy? Jakbyś miał szybkość 0 metrów na sekundę. W ogóle. No to w ogóle by się nie poruszał, by się zatrzymał wtedy, prawda? Dobra, i zobacz. Masz taką szybkość cały czas i 320 metrów. Daleko to jest 320 metrów? Daleko to jest, tak jak stąd do zakrętu. Oczywiście, oczywiście po drodze nie powinno się poruszać, prawda? No ale gdyby jakieś zawody były, droga byłaby zamknięta, no to można by się po drodze. Więc, no ale ja bym tak... Więc aż do zakrętu, zobacz. To ile musiałbyś czasu jechać? Te to jest czas, time po angielsku. A tak ja zakrętu tutaj? Znaczy, tam? Nie, no do tego zakrętu tam jak się do Staszowa jedzie. To będzie gdzieś ze 320 metrów. Nie, tam jest kilometr. No to byłoby odmierzone 320 metrów, dobrze? I jedziesz z taką szybkością, to ile czasu byś musiał jechać? Jak myślisz? Jakie działanie trzeba by zrobić? No, pomyśl, ile czasu byś jechał, jeżeli masz taką szybkość, a taką drogę musisz przejechać? No, pomyśl. Myślę. Przyjmij jakąś chusteczkę, no albo kawałek tego papieru. Mogę napisać gdzieś na kartce. Ale wiesz co, napiszesz, ale tutaj napisz jakie rachunki, dobrze? Napisz rachunki, a na karteczce będzie ile. Ja ci karteczkę już dam. Jakie miałem? No, jakie rachunki wykonałeś? Miałem jechać 320 metrów. Tak, z taką szybkością. Ale nie wiesz jak długo. Czyli jaki jest czas. Czyli trzeba to podzielić. No to napisz te rachunki. Napisz, a wynik napisz na karteczce. No, napisz, co trzeba podzielić przez to? Okej. Tak. Ja nie patrzę, ja nie patrzę. Dobrze, no, już możesz pisać. Ja nie patrzę. No dobrze, no i odejdź na bok i rzucisz do mnie. No hop. No Szymonku. Muszę być na bok. Dobrze, no i rzuć. Rzuć do mnie. Już wystarczy. Hop. O, złapałem. I zaraz sprawdzimy, jaki jest wynik. A, ty masz tam kij hokejowy, tak? My tutaj sobie czasami w hokejach graliśmy. O, brawo! Brawo, Szymon. Wiesz co? Podejdź na chwilkę. Liczba jest dobra, bo napisałeś 80. Podejdź tutaj, dobrze? Podejdź. Liczba jest dobra, ale czy dobre są jednostki? Popatrz.
Będziesz jechał przez ile? Przez 80 metrów na sekundę? Nie, będziesz jechał przez 80... metrów. Nie, będziesz jechał tyle metrów. Tyle metrów. A to jest czas. A czas mierzymy w czym? Sekundach. W sekundach. Czyli jaki to powinien być wynik? 80 sekund. Tak, no to napisz tutaj ten wynik, bo liczba jest dobra. To napisz. 80 sekund. No i brawo, brawo. Troszkę więcej niż minutę. Dobrze. A teraz popatrz. Teraz zrobimy zadanie o mnie. Dobrze? Popatrz. Jej. Zadanie jest takie. Jaką drogę przyjadę w ciągu dwóch minut? Dwie minuty. Dwóch minut? Tak, ja. Ja mam 3 metry na sekundę szybkość. Ja już sobie liczę. Dobrze, ale napisz tutaj rachunki, dobrze? No bo tak to wiesz, nie wiadomo co jest robione. Napisz tu rachunki, a na karteczce napiszesz wynik. Ja ci dam karteczkę. Dwie minuty pan jedzie? Tak, dwie minuty będę jechał. A mam 3 metry na sekundę, taką szybkość. No, zapisz, jakie rachunki trzeba wykonać. 3 razy 2. No, nie, bo zobacz, bo ja jadę 3 metry na sekundę. Taka jest moja szybkość, a tu jest czas w minutach. Będę jechał przez 2 minuty, nie przez 2 sekundy. Przez 2 minuty. To co musisz zrobić? Ja jeszcze liczę. Ale wiesz co, zanim... 120... No, to na... podzielić na 3... Nie, ale wiesz co, ale zapisz te rachunki tutaj, dobra? Zapisz. Zapisz. No naprawdę, trzeba zapisywać, żeby się uczyć zapisów i żeby było wiadomo, co się robi, żeby nie robić bez sensu, no. Czyli trzeba zamienić to na sekundę. No to napisz. 120 sekund. Tak. Razy. Tak. 3. Tak. Razy? Tak. Wiesz co, ja cię jeszcze nauczę czegoś takiego. Zobacz. Tak, razy, zobacz. Nauczę cię tak. Mękko, to też popatrz. 120 sekund razy, zobacz. 120 sekund razy 3 metry na sekundę. I co tu można zrobić? Patrz, można skrócić to z tym. Tak? Tak się skracało na liczbach, a tutaj na literkach. No i jaki będzie wynik? O, wynik można napisać na karteczce. Napisz wynik. Ja nie patrzę. Ja sobie nalej w tym czasie herbatki, no. Napij. Napisz. Jaki jest największy kąt, jaki jest kąt obrotu? Największy? Mhm. 360. 360, tak? To możesz tutaj napisać. No to dobrze, brawo. No to rzuć do mnie. Może się zamknąć. Wiesz co, Szymonko, chodź, jedną rzecz poprawię. To jest największy kąt obrotu, chyba że ktoś się obróci jeszcze drugi raz w to samo miejsce, no nie? To może jeszcze więcej, bo może się obrócić dwa razy. To będzie, jak się obróci dwa razy, to obróci się o jaki kąt? O... to jest... 720. No tak, no to... No dobrze. No Szymonku, no to rzuć do mnie. O, Szymonek jeździ na deskorolce już sobie tutaj, z boku. Tak? Zobaczymy, co tutaj napisałeś. Przedstaw się, dobrze, ale wiesz co, chodź tutaj ten wynik napiszesz, wpisz tutaj ten wynik. Napisz sam i dopiszesz jednostkę jeszcze. 360 to jest dobrze, tak. Wpisz sobie 360. Metrów, tak. Tyle metrów. To popatrz, jeżeli do zakrętu, załóżmy jest 320 metrów, to dojechałbym do zakrętu? Nie. No zobacz. Tak. Dojechałbym, jeszcze bym przejechał dalej, no nie? Tak. Dobrze. A wiesz co? Teraz zrobimy jeszcze takie zadanie. Pamiętasz, ile ta deskorolka kosztowała? Tak. No ile? Chodź zapiszesz to. Cena. 219. No to podejdź tutaj, napiszesz to. Albo ja napiszę. Wiesz co? Zaokrąglimy na 220, dobrze? Nie,
ten. No ale jeszcze przesyłka była. Z przesyłką to było 239. Wiesz co, zakrąglimy na 240, dobrze? Żeby nam było łatwiej rachunki robić. Na 200... Ale ja się trudniej. Chcesz trudniej? No, bo dobra, niech pan. No dobrze, to niech będzie, że kosztowała 240. Ale zobacz. Być może sobie kupisz jeszcze drugą deskorolkę. Nie. Ale no to jakiś twój kolega sobie kupi, ale będzie promocja, wiesz, promocja. Promocja. I to jest minus 20%, zobacz, o. Promocja. Jest zmniejszenie ceny o 20%. Na tym polega. To jest cena stara, a ile będzie cena nowa wynosiła? Cena promocyjna, cena P. Podejdź tutaj i obliczysz, dobrze? No, a ile ona kosztowała? 240. 240, a o 20% teraz staniała, bo jest promocja. To napisz rachunki, które trzeba zrobić, dobrze? Trzeba zrobić takie, bo 240 minus 20%. Mhm. Ale chwileczkę. Czekaj. Tu nic dalej nie ma, ej. Nie, to jest minus. Ale minus 20%, ale tutaj... Tu jest koniec? Tam musi być coś dalej jeszcze. Tak, dobrze. No i obliż to wszystko. Dobrze, to się równa. To się równa. Mhm. 72 zł. Dobrze, brawo. Ale wiesz co? Popatrz. Twój kolega Piotrek. Ja mam jeden jako najlepszy. No, ale powiedzmy, taki fikcyjny kolega, Piotrek. Zobacz, Piotrek, wiesz, ile ma pieniążków? Ma 180 zł. A ja mam 1000. No dobrze, ale podejdź tu na chwilkę, dobrze? Przypuśćmy, że on ma 180 zł. A cena jest jednak taka, 240 zł. To ile procent ceny on już ma? Ile procent już ma potrzebnych pieniędzy? Jak myślisz, ile procent? Czy ma już potrzebną sumę, żeby kupić tą deskorolkę? Nie. A ile procent ma tej ceny? Ma 50% już ceny? Nie. Już miał. Znaczy ma mniej czy więcej niż 50%? Ma więcej. Więcej. No a ile ma procent? To ile ma? Tak, no zgaduj na oko. Ile ma tych procent już? Powiedzmy, że to nie jest... To jest Adam, załóżmy. Ten Adam... O, te procenty, które ma Adam, tej ceny, to ile wnoszą? Tak na oko. No spróbuj odgadnąć. Jak ci się wydaje? Ile może być? 75. 75% mówisz, tak? A tutaj damy pytajnik. A zrób rachunki, które to pokażą, dobrze? Jak ci zrobić rachunki? Żeby zobaczyć, ile procent ceny już ma. Nie wiem. Nie wiesz? No a jaki ułamek ceny już ma? Jaki ułamek? Ułamek? Tak. 75. Nie wiadomo, to jest tylko taka hipoteza. Jaki ułamek ma ceny? Patrz, ma... 180...
204. No to zapisz to tutaj, dobrze? Zapisz. No i żeby mieć w procentach, to co trzeba zrobić z tym ułamkiem? Ale no to też, ale co jeszcze trzeba zrobić? Żeby... Razy 100. Razy, ale 100 czego? Razy 100%, tak, dobrze. Dobrze, no i teraz obliż to wszystko, ile to będzie? A to można w tym? Nie, to nie wolno, tak nie wolno. Wiesz co, tak się nie opłaca. Ja ci pokażę, jak najlepiej skracać. Tak można, ale opłaca się tak, skrócić przez 10 tu i tu przez 10. To zostawić sobie, a teraz te dwie liczby sobie jeszcze skrócić. Przez ile się dadzą skrócić? Przez 2. No ale więcej się dadzą. Przez 6. Przez 6, no to skrócę przez 6. I teraz to się skróci. Mm-hmm. Weźcie pięć. Mm-hmm. I to się równa. Brawo! Dziesiątkę! Brawo, trafiłeś w samą dziesiątkę, prawda? No to brawo. Dobrze, no to kończymy. Dziękuję bardzo. Lecz na.